Witajcie na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj zajmiemy się szacowaniem wartości wyrażeń arytmetycznych. Jest to w miarę prosty temat, więc zaczniemy najpierw od szacowania wartości ułamków zwykłych. Jest mamy tutaj cztery zależności, które są całkiem logiczne. Najpierw dwie a propos licznika. Jeśli licznik w całym ułamku rośnie, to wartość tego ułamka, jeśli mianownik jest taki sam, też rośnie. Mamy tutaj przykład, znaczy to jest pokazany tylko typowy ułamek. Jeśli na przykład mamy dwie pierwsze i to będziemy mnożyć na przykład razy, to będą trzy, znaczy jeśli będą dwie pierwsze i zamienimy na przykład licznik, pomnożymy razy dwa, no to będziemy mieć cztery pierwsze, czyli dwa razy więcej. Jeśli licznik jest mniejszy, no to wartość ułamka się zmniejsza. Tutaj mogę wam podać przykład, że jeśli na przykład mamy nadal są dwie pierwsze, podzielimy przez licznik przez 2, to będziemy mieli jedną pierwszą, czyli po prostu 1. W mianowniku jest to odwrotne. Jeśli mianownik rośnie, to wartość ułamka zmniejsza. Jest to całkiem logiczne, ponieważ taki ułamek możemy zapisać jako zwykłe dzielenie, czyli na przykład a podzielone przez b i po prostu dzielimy wtedy licznik przez większą liczbę. Czyli na przykład byśmy mieli 1 podzielone przez 2, to jest 1 druga. Byśmy dali 1 podzielone przez 4, to jest 1 czwarta, czyli mniej. Oraz jeśli mianownik jest mniejszy, to wartość ułamka jest większa. To całkiem wszystko logiczne. Dobrze, teraz kilka tutaj przykładów, byśmy wiedzieli. O, tutaj mamy 1 drugą i 1 trzecią. 1 druga jest większa, ponieważ jej mianownik jest mniejszy od tego, a liczniki są takie same. Tak, tutaj mamy 3 czwarte i 1 druga. 3 czwarte są większe, ponieważ jeśli byśmy rozszerzyli 1 drugą, to będą 2 czwarte i tutaj mianowniki są takie same, a licznik jest większy, czyli ten ułamek jest większy. O. Tutaj mamy przykład, iż w którym 10 piętnastych jest większy, ponieważ licznik jest większy, a mianownik jest mniejszy, czyli automatycznie te dwie zależności składają, iż ten ułamek jest większy. A tutaj też w ogóle abstrakcyjny przykład, ponieważ tutaj są 22 czwarte, czyli tam ponad 5,5, a tutaj 4,22. No to jest strasznie mało. Tak. Dobrze, teraz zajmiemy się wartościami ułamków dziesiętnych. Tutaj mamy zapis takiego podstawowego ułamka, czyli licząc, że on tutaj ma rozszerzenie nieskończone w tą stronę i w tą stronę, ale tego nie ma sensu zapisywać. Po prostu, aby wiedzieć, który ułamek ma większą wartość, to musimy zawsze sprawdzać od tej cyfry, jadąc w kolejności. Jeśli porównujemy dwa ułamki, i na przykład w obu A jest takie same, sprawdzamy B, jeśli w tym, którym B będzie większe, ten ułamek ma większą wartość. Jeśli B jest takie same, to sprawdzamy C i tak aż do nieskończoności. Obliczanie wartości ułamków dziesiętnych jest prostsze niż ułamków zwykłych, ponieważ tam czasami są takie skomplikowane ułamki, to znaczy po takich bardzo bliskich mianownikach i licznikach, że no, można się pomylić, ale ułamki dziesiętne to jest prościzna. O, tutaj mamy kilka tego logicznych przykładów. 0,46, no i tutaj są same, te dwie są takie same cyfry, plus 0 co 3 i potem tutaj mamy sobie dziewiątki i tutaj same 0. Tak, to tutaj mamy drugą cyfrę, już jest widać, że to jest większa, czyli ten ułamek jest większy. O, tutaj mamy 4 od jedynki, to czyli i 3 po przecinku są takie same. I czwarta jest dopiero większa, więc ten wyraźnie większy. Tutaj mamy już pierwszą, więc dlatego jeśli pierwsza jest, no to nie ma sensu czytać kolejnej. Więc jeśli pierwsza jest, no to już wiadomo, że ta liczba jest większa. Dobrze, mamy tutaj szacowanie. To jest kilka w miarę przykładów, które tutaj wyglądają strasznie skomplikowanie, ale żebyśmy wiedzieli, jak można je obliczyć bardzo szybko. Jest też w miarę a propos szacowania, ponieważ musimy zacząć, czy jest sens obliczać cały przykład, czy po prostu wystarczy popatrzeć, znaleźć coś ciekawego w tym przykładzie i zacząć, czy da się z tego coś wyciągnąć, czy obliczyć. No tutaj, jak widzimy, możemy mnożyć wszystkie liczniki
z siebie, potem jeszcze razy 1 i wszystkie mianowniki, żeby obliczyć. Ale co? Jak wiecie, istnieje skracanie w mnożeniu i w dzieleniu, jeśli co dopiero odwrócić, czyli w mnożeniu można skracać, czyli wystarczy, że skrócimy 634 z tym, to z tym, to z tym i mamy w sumie wszędzie jedynki, to mamy 1, czyli po prostu wiemy, że to jest 1. Zamiast obliczać wszystko, wiemy już po kilku sekundach, że wynik jest banalnie prosty. Tutaj mamy w miarę strasznie wyglądające, bo jest to bez kalkulatora liczenia tego byłoby monotonne i bardzo łatwo byłoby popełnić błąd w drugim przykładzie. Jednak jak się temu przyjrzymy na końcu, całe wyrażenie jest podniesione do zerowej potęgi, czyli jak się podnosi coś do zerowej potęgi, to wynik zawsze będzie 1. Trzeba zapamiętać tego, logicznie tego się nie da chyba wytłumaczyć, ponieważ no po prostu tak jest. Wszystko podniesione do zerowej potęgi będzie 1, chyba tylko z wyjątkiem 0, bo 0 zawsze będzie tym. No więc tutaj widzimy, że nie ma sensu liczyć całego nawiasu, mimo że powinniśmy jako pierwszy, bo najpierw liczymy nawias, a potem potęgi, no ale widzimy, że to zawsze będzie 1. O, a tutaj mamy znów przykład wyglądający. Powinniśmy najpierw pomnożyć każde nawiasy, ale najpierw można pomyśleć i zobaczyć, iż w pierwszym nawiasie będzie 6 trzecich, czyli 2 minus 2 i to będzie 0. Jeśli 0 pomnożymy razy to i to, to też będzie 0, więc nie ma sensu mnożyć wszystkich nawiasów, tylko wystarczy wpisać 0, no bo jest całkiem logiczne. Jeśli na tym polega szacowanie, jeśli to jest, że... Znaczy, to jest też obliczanie, bo zawsze w szacowaniu można też określać, w jakim to jest przedziale, tylko że to nie ma żadnego sensu, jest to niepraktyczne. No, więc mam nadzieję, że wszystko ładnie zrozumieliście. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania kolejnych lekcji.